Witam Was, moi drodzy, na eksploracji. Dzisiaj, dzięki Natalii, znanej jako Szczecińska Smocza Królowa, eksplorujemy sobie dawne, prawdopodobnie osiedle pracowników starej cegielni na obrzeżach Szczecina. Zwiedzamy pierwszy budynek. To jak wchodzi się, to pojedynczo, bo się może... No, zabrać. Trzeba uważać na nóżki, nie? O, jeszcze jakieś dawne napisy. Pogotowie lokatorskie. No, faktycznie. Ale jakie ładne zachowane kolory tutaj są. To mogło być też przedszkole, tak obstawialiśmy. Jakieś ASG Ale takie elementy, jak to. Ładna pułapka. To się zawaliło. Rok temu jeszcze nie było. Tutaj bym nie ryzykowała. No tak właśnie widzę, że ta podłoga to tak średnio. Tam jest jeszcze jakieś koczuwisko. O, proszę bardzo, jak ładnie. Jeszcze ostały się takie oto drzwi ładne. Pewnie była łazienka. Aha. Tu widać w ogóle prześwit w podłodze, więc tak bardzo średnio. Piecyk jeszcze jest kaflowy. Aha. A, strych. Ale ładnie buty stukają. No tak, tu już jesteśmy na strychu. A na strychu to nic ciekawego. Aż tak, nie ma. Ale już dosyć mocno zrujnowany. A jeszcze różowe kafeleczki się ostały. Tutaj jeszcze podłoga. Gdzieniegdzie już elementami brakuje tej podłogi. O, jeszcze rowerek dziecięcy. Tutaj w ogóle to się na sobie dzikie świetli krawiłowe, opony na zewnątrz. Tak. O, nawet kawałek firanki jest. O, jest ładnie. No co, dom zrujnowany, więc dzikie wysypisko. O, drzwi. Nice. Komórka pod schodami Harry'ego Pottera. O, smalenie. Ciekawe, czy się paliło. Pewnie tak. O, tu jest jakieś miejsce zebrań. Kanapa jest. Drzwi jeszcze w bardzo dobrym stanie. Chociaż bez zamka. Okienko. Dom pożerany przez naturę. O, tutaj są tory kolejowe blisko. Nice. Można bucik. Podłoga nad nami, no nieciekawa. Jeszcze drewniana konstrukcja, gdzie niegdzie się gdzieś coś przebija. A tu już typowe pogorzelisko. I strop spalony, więc tu musiało się na pewno palić. No to tak, tutaj na górze to już można by było troszkę ryzykować.
drzwi wywalone, ściany brak. Tutaj też ściany brak. Czy może to już wyburzane było w ogóle? Nie, było. Było? Aha. No to ładnie tutaj. Brakuje praktycznie wszystkiego. Tu mamy łazieneczkę. O, też brak ściany. Wszystko powyrywane w ogóle ze ścian. Jesteśmy w punkcie wyjścia, ale tu jeszcze, proszę bardzo, kafeleczki są. A tędy żeśmy wchodzili. No to ładnie. Tutaj pusto. Ach, bo tu jest jeszcze przejście. Tu jeszcze się ostało i malowanie ścian. O, i jeszcze jest kawałek lustra, więc można się przejrzeć. Tu zaglądaliśmy przez okienko. A tu kolejne okienko. No tak, prawdopodobnie mogło to być w przedszkole. Jak najbardziej. Jeszcze nas witają drzwi. No ładny budynek. Ładny, ładny budynek. Aha. No. Ładnie po schodkach. O, to przypomina to trochę pałac w Łoźnicy z tym sufitem. No fakt, podłoga trochę też nieciekawa. Trzeba uważać, gdzie się stawia nóżki. Wiadomo, że wszystko musi być powyrywane już ze ścian. Tutaj mamy czyżby jakieś zdobienia na kafelkach. O, kolejny zrujnowany piecyk kaflowy. No wiadomo, że musi brakować elementów. Tu kolejne zdobienia na tej płytce. No nieźle. To idziemy sobie dalej. O, tam musimy wiać, żeby nie być na widoku. Ten budynek wygląda na całkiem nowy, całkiem zdatny do użytku, gdyby nie był w takim stanie zrujnowania, opuszczenia, jakim jest. Tu wszystko jest ze ścian. Czy to nie było jakieś próby renowacji? To aż dziwne. Tam już niestety wszystko zawaliło. Ta podłoga nie jest najciekawsza pod względem zobaczenia, co tam się dzieje. Mamy kolejny korytarzyk. O, tu jeszcze mamy takie ładne drzwi. Z takimi wyżłobieniami. Z takimi się jeszcze nie spotkałem. Tu jeszcze zostały kafelki, cegły,
wystają ze ścian. Mamy jeszcze kanapę. O, proszę bardzo, jaki ładny jeszcze sufit. No, powiem wam, że za czasów świetności ten budyneczek mógł być naprawdę, naprawdę ładny. No ale takie budynki wiadomo, że długo się nie ostoją. Jak ładny. No nie powiem, rozległa ta piwnica jest dość. O, jest. Dobra, trzeba zasłonić ryjek. Za dużo pyłu. I jadziem z koksem. No klimat jest, powiem ci, całkiem spoczy. No dobra, na razie nie potrzebuję. Proszę bardzo, jeszcze drabinka. O, słoiczki zostały. Tu zostały słoiczki. Dużo tych słoików zostało. O! Bo tak, tutaj mamy całość. A tutaj na półeczkach jeszcze całkiem sporo przetworów. To taka komórka. Tu też taka komórka ze słoiczkami, z przetworami. Tu może trzymali jakieś ziemniaki albo marchewki. Tak to tutaj wygląda. No tutaj takie właśnie widzę, że zaplecze było z tymi przetworami. Sobie wyjdziemy, zobaczymy. Wygląda jak taka typowa, normalna piwnica, gdzie wystają. To już reszta jest zamurowana. Tu taka bramka. Też taki składzik ze słoiczkami. Ale drzwi, że się ostały. No to jestem pod wrażeniem. No to idziemy dalej zobaczyć. Tu jest taki składzik. No tutaj, co trzymali? Też takie półeczki. Półeczki ze słoiczkami. Tak to wszystko wygląda. Ale drzwi, że solidne, że jeszcze wytrzymały. Tutaj totalnie pusto. Także jeszcze zwiedzimy drugą stronę. Będziemy wychodzić. Tutaj taki skład. O, tutaj już ciemno się robi. Proszę bardzo, jakiś świecznik ładny. A takie składowisko wszystkiego. Ostatnie miejsce. O, dużo pajęczyn.
Ale też taki składzik wszystkiego. Łyżwy, akurat klimatycznie mamy zimę, więc może komuś by się przydały. No ale tak, tutaj mamy już ten budynek zwiedzony. Zacznijmy sobie od tej strony. Zobaczmy. To takie zagródki trzodki chlewnej. Nawet taki jeszcze zapach się wydaje. Trzódka chlewna. Proszę bardzo, ciekawie. Czyli ten kompleks mógł być tak naprawdę samowystarczalny. Cegielnia, która w momencie swojej świetności wypalała ponad milion cegieł rocznie. Tutaj kompleks taki jakby, gdzie pewnie to był ten dom. To był dom zarządcy. Miał on swoją własną trzódkę chlewną. Tu też dom dla pracowników i przedszkole. A my zmierzamy już do wyjścia i do kolejnej lokalizacji, więc widzimy się na następnej naszej Adventure Time.